don't act like you don't know. Know what I came for. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. You take one, I take one. You can't hide, you can't run. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. Tak, ten jak przedstawiciel ten LGBT. No, tylko, że ja dobra, lecimy. Idziemy jeszcze na kamerki. Zajmijcie. On wygląda jakbyś w parku ten łódko. No. Plus minus. Dobra, to co? Samochody. Aha, dobra, mamy samochody. Tylko jak zakamuj najdalej. Dobra, wsiadam do kogoś, bo... Tak będzie się szybciej. Spoko. Mój motocykl mi chciało gdzieś. A nie, jest tam. Aha. No właśnie jest. Tyczka mam jest tak daleko położony. Nie wiem. A tam już. Aj. Lecimy, lecimy. Raziel. Raziel, nie raziel. 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 Razisz, raziel. Raziel. Rezi mnie słońce. Rezi mnie słońce. Chyba kogoś dupnę. O kurde, już do nich też muszę startować. Nikt nie ma tutaj okazji. Ja mam, ale nie chciało mi się brać. Kurwa mać. Ale spoko, na następny napad wezmę. Ja tu nie mam granatów. Kurde, ja tu mam tylko tego, mołotowam tylko. Jest miejsce na tym na parkingu jeszcze? Raczej na tym na... Jeszcze jest. Zabieraj ci tamten samochód. Spoko, ja mam, ja sobie tym twoim samochodem przepnę. Spoko. Ile tu mam magazynku? Ja pierdzielę. Tylko ja muszę sobie w miarę oczyścić. Panowie, czyśćcie tam, czyśćcie. No już co za kurwa mnie tutaj. No tam nie przejmujcie się stylem. Bo... Ej, chodźcie tutaj, bo mi mnie za tutaj zabiją. Dobra. Jest. Zabierajcie się. Pomóżcie mi tutaj, halo. Halo, Michael. Tak. Zabierać się, już odleciałem. Ja tu jestem w potrzasku. Nie masz siaś? Chyba mówię, pomóż. Vortex umarł. Mówię, pomóżcie, to nie. Radzisz sobie tam? Czy ci pomóc? Pomóżcie mu, żeby nie było. Bo już trochę za daleko zaszliśmy, żeby teraz ten przegrywać. Kurde, bo nie mam wiele osób. Dobra, teraz to już kurde, można spierdalać. My mamy zadanie oczyścić, patrzę, możemy spieprzać. No, widzę, ile właśnie przeżywają. Ale nie mamy oczyścić lotnisko z wagosów. Aha. No właśnie. Więc nie możemy spieprzać. Dobra, jeszcze dwóch zostało. Boże, jak to welum wolno leci, ja pierdykam. A miota nim jak szatan. Zajebiecie go? Dobra, jedziemy, jedziemy. Kurwa, nigdy więcej. Jeżdżę nie na klawiaturze. Nigdy więcej. A, mam podróżnego pada, dobra. Żeby nie było, to idzie na YouTube'a. Jak za dużo zabiera. Co on pieprzy? Kurwa. O, blisko. Dobra, idę sobie po motocyklu. O, przynajmniej... O, mogę, ustawiono nas, dobra. Na czym jedziesz? Leci. Moim? Nie. Michaela. Aha. To nie jest moje samo. To chyba jest mój. Nie mam motocykla. Wiem, że każdy może.
Ty patrz jaka jest rejestracja, a dopiero wtedy mów. Razie lety. O, zamknęły się drzwi. Ezel, jak zrobić tą niestandardową rejestrację? Mieliśmy powiedzieć. Musisz mieć aplikację ściągniętą ten na telefon. Tak. iPhone mi nie zadziałało. Mi zadziałało, tylko skasowało mnie za rejestrację 100 000. Ale to na ten, na prywatny, czy na ten, czy na tym w grze? Słucham? Na ten w grze, czy na ten w realu? W realu. W realu mu skasowało 100 000. Nie, on się pyta ten aplikacja na telefon w realu, czy ten w realu? No to jest Google realu. Playa. Tak. Google Playa, App Store, na Windows Phone chyba nie ma. Nie, na Android. Dobra, jestem. Zresztą Windows Phone umiera. No. Oni już go dawno ten skreślili. Samsung też nie był gołą, że jak usunął jacki. No. Ano. Mieli zniszczyć siku, panie Windows. Już wylądowałeś? Tak, dostarczyłem samolot już. O, nawet samochód mi podstawiło, fajnie. No jest zwykle brąz. Srebło! Co za baron. Słebło mam. Słebło. Jak to ty jest MVP? Na pewno nie ty. Dobra, jeszcze dwie misje i będzie awansik. Teoretycznie moja postać powinna już nie żyć, bo dostała kulkę w serce, ale to czego? To jest GTA. No Jezu, to nie jest prawdziwe nie, no, życie, mogło się w kości zatrzymać. Dobra. Jak masz siłę na maksa, to chyba pewnie w ogóle nie zdychasz. A raczej ciężko zdychasz. To ja teraz pytanie, wywali nas wszystkich czy nie? Nie wiem. Jak znam online, to tak. Robiliśmy, jak my z Vortexem graliśmy ten we flekę, no to co chwilę nas wywalało. Dopiero chyba po 5 razach, jak zrobiliśmy flekę, dopiero nas przestało wywalać. Więcej, człowieku. To po prostu wyrzuci nas za jakieś sesje. O Jezu, będzie się teraz pół godziny ładować. No właśnie. Teraz pół godziny ładowania. Kurwa GTA, zoptymalizuj to jebane online. Błagam. Oni to mają w dupie. O czym ty mówisz, człowieku? Ciężko, żeby to mieli w dupie, bo w sumie tam cały czas coś dodają. Znaczy mają to w dupie na tyle, żeby nie dbać o to. Dodawać to nie sobie mogą dodawać, ale zoptymalizować nie ma komu. Chyba nas wywaliło z sesji, mi się wydaje, bo teraz się właśnie... A nie, dobra, jest. O, lol. Ja sobie pierwszy raz. Wszyscy pajeczkę palimy. To nie mój. Gdzie jest mój samochód? Nie ma. Poważnie? Nie ma, gołotupcu. Wiecie, nie, co? Czy wy to widzicie? To się, ja nie chcę nic mówić, ale to się nagrało. Kurwa, wyślij to do tych, kto robi te fejle. Znaczy, że wysyłałem wideo i fejle potem. Wiem, oglądałem to. On nagrywa na kanał wszystko. Oglądałem to. Aha. Wyślę mu to chyba, no. To co, wziąć teraz trudny? Na ciężkie zwięzienie na autobus? Jesteście? O Boże, to było takie zabawne. Autobus ma trudny, bo autobus to tam jebać. Ja pierdolę. Największy przegryw ever. Dobra, to jest trudny wzięty. Chyba ci pojebało coś. I to jest zapisane, tak? Kurwa, jakie miałem tutaj jasne kiepki. Dokładnie tak, zapisane przez gracza. O, to sobie wezmę mój pancerz, będę nieśmiertelny praktycznie. Nie, to ty nie bierz tu jednego chyba. To jest ucieczka z autobus. Tak, Skyrim skończył się 16 lat, kurde, 6 lat. Dobra, no to zaczynamy. Już na ty pamiętam, jakie to były ten. Kto ma taki fajny rower na tym, na koszulce? Nie. Ja. A Baron? Co? Jaki rower? Na pewno nie. No, Baron ma rower na koszulce. Nawet nie wiem, gdzie to widać. Moje ja oczy, miałem Jezu. Na koszulce kiedyś taki rower, ale sobie teraz... To moje oczy zabijają. Dobra, biorę kurumę.
Te moje oczy zabijają. No to wszyscy korumu miecie, nie bierzcie samochodów. No ja wziąłem Bugatti. Oj, widzicie tą kamizelkę? Ona mi sprawi, że jestem nieśmiertelny. Już się tak nie chwal. To jest magia tych nowadów GTA. Ale sprawi, że będę sprintował mega woli. Dobra, no to kuruma wszyscy. Było dożuj, kurwa. Co to za pięść Stalina? Nie wiem, nie pytaj, ja to tuningowałem jak miałem 15 lat. Aaa. No dajcie spokój, bo zaraz... Ej, zaraz samochód będzie krzyczał ten, gincie komunistę, socjalistyczny, kurde, jakie socjalistyczne, kapitalistyczne świnie. Trzeba czarny zmienić na czerwony. Dokładnie. Nie chce mi się, nie, tak szczerze, nie chce mi się jakoś nic zmieniać w tej kurumie, bo i tak rzadko nie wierzę. No teraz będziesz częściej jeździł. No teraz tak, ale szkoda mi kasy, żeby cokolwiek zmieniać, to tam jebie jak wygląda. Idź ty, cybulaku. Kuruma ma być praktyczna, a nie wyglądać. No w sumie. Dlatego powinien się zrobić kurumowaną. Mogli sultanowi też dać. Sultan jest słaby bardzo. Zadaj im to pytanie, nie nam, bo my w sumie tam no, średnio się tym orientujemy. Ale ta kurma tak na zakrętach, o Jezu, ale ona driftuje. Gdzie można to kurma kupić? Że koła zmienię na offroad, to przestanie tak driftować. Wodostoku można kupić. W sumie, no właśnie, pierwsze co zrobię w tej kurumie, pójdę ją wytuningować i jedyne co zrobię, to sobie zmienię koła na teren. To wtedy będę mógł nią przez droże jeździć, ale w sumie to... O, siema. Też bym tak zrobił. A wyboja. Na przykład jak masz krawężnik, masz przysłowę, to cię podbije trochę, nie? Jak masz terenowe, to ciekawe w ogóle nie podbije krawężnik. Dobra, zakładam maskę. Moja... To ja mam różową, czy nie? O, yes. Masz czarny. O, patrzcie na ten fajny welcome. Welcome to. Jak myślicie, wóz będzie miał eskortę? No właśnie, wiecie, na już są na autostradzie. Znaczy, w sumie zaraz będą wjeżdżali. Jezus, nie zabij nas, proszę. To jest kuruma. O, dostałem PD za jazdę z innymi graczami. Vortex, ja mam takie pytanie, kto teraz, jak myślisz, kto gorzej jeździ? I dalej ja? Ty. Dalej ty. Spadaj, przyłączyłem się na klawiaturę teraz, bo nie ci popadł. Nie, no spoko. Ty, co to za? Ty, trzeba ściągnąć chyba ten, helikopter najpierw. No. A nie wiem, czy trzeba. Nie, tak, trzeba będzie. To kto zapieprze autobus? Ja. Baron potrafi nawet jeździć. ZS taką doma. Ty, oni chyba nie potrafią jeździć, ten latać tym helikopterem. Ja jestem The Legend of the Steel. Szybko! Baron, wsiadaj. Wsiadaj, Baron. Kurwa. Aha, wszyscy muszą wsiąść. Tak. Boże. Nie wszyscy chyba. Dobra, ja wsiądę do kurumy. Spoko. Czuję się bezpiecznie. Będę was ubezpieczał. Jest tam ścina. Jezus! Boże, Vortex, na pewno jesteś legendą kierownicy? To znaczy ja? Znaczy Baro. Spróbuję zestrzelić helikopter. Tam czekajcie. Ściągnę helikopter. Okej, okay, nice. Chyba, że się no właśnie. Zjedźcie za autostradę. Tylko nie do więzienia. Ale nie do więzienia. Nie. Ty, może teraz się poddajmy, co? Pojebało cię? O, zabawię.
Jedź na anteny! Jedź na anteny! Dobra. I tutaj poczekaj może lepiej. Wykręcaj na lewo mi się wydaje. Nie, nie na lewo. Prosto, prosto, tam gdzie jest ten barak taki. Na prosto masz tam. Gdzie Obama? Gdzie jest Obama? Prosto, na prosto, o! Spróbuj się, może pod wiatrakiem się zmieścisz. Znaczy, może pod satelitą. Nie, co to jest. Mamy jechać tam, gdzie jest ten, to zabudowanie, o! Patrz, to jest taktyczna kryjówka. No, mamy tam jechać. To pamiętam. No, ale tu się trzeba było chyba odbyć tego pisa. Deja vu. I just wanna stay... Nie, może jak to szło? Także z windy. Before I trzeba go było... Poważnie? Ej, to było szybkie. Ty, Baron, to jest twój ten, to jest twój syn? Boże święty. Podobnego miał fryzę. Podobnego miał fryzę i ryja. Dostałem brąz za jazdę kurumów. Platyna, za co? Raczej mi się wydaje, że bardziej ja chyba powinien dostać platynę, bo zestrzeliłem helikopter. Ja dostałem platynę, chyba, nie wiem za co, bo 600. Chyba, że trzeba było, mało zamieszania zrobić, no to wtedy dostać platynę słusznie. Platynę nie wiem za co. Ale cieszę się twoim szczęściem, ten Vortex. Co? Teraz dostaliśmy chyba 3000 więcej hajsu, nie? Możliwe. Wy dostaliście hajs? No. Tak, 19000. Co za bullshit. Dobrze ci tak. Ja po kalpku? Dobrze ci tak, kurwa. Biedaku. Ja to sobie wezmę, odbiję na tym na napadzie. Biedaku, cebulaku. Będziecie robili za najniższą krajową. Chciałbyś. Jak mi się dzisiaj uda tą metamfetaminę kupić, to będę zadowolony. No, chciałbyś się takie zantodno kupić. 5 zł na godzinę. Kudoma jest po ile? Mi się wydawało, że to jest dużo, nie? Kiedyś. Co? Ile można kudoma kupić? Wydawało kiedyś, że 5 zł na godzinę to dużo. Te, ja pierwszą swoją robotę jaką miałem, no to zarobiłem ten coś koło 2 dych na godzinę. A mi się wydawało, że po każdej szkole znajdzie się jakaś praca. Też mi się tak wydawało. Też mi wydawało mi się, że pójście na gastro to jest dobry pomysł. Znaczy ja ci powiem, że zasadniczo tak, teoretycznie poszedłem na studia, żeby sobie znaleźć robotę w branży, znaczy coś związanego z IT. Pracowałem jako, na początku jako gościu, który skanował stare mapy, co nie? Potem zostałem tym gościem, który... Potem zostałem... O ty cfelu! Siadać. I nie gadać. A to chuju, dobrze. Mówię wsiadać. Bo ja zobacz, co miałem w postaci mnie, kiedy bije to kurumę. No siadaj. Siadaj. Nie bij mi kurumy, bo cię zaraz wyjdę. Zaraz zabiję. To daj mi wsiąść, bo już włączyłem po animację. Albo wiecie co, jebcie się. Jebcie się. Cieszę, ja mogę się do domu teleportować. O! Ale patrzcie jaka jest ruszada. No bo mogę kontynuować napad. Jaka jest ten rotacja? Baron był pierwszy ten tutaj, potem Baron spadł na trzecie miejsce. Ja zostałem na drugim miejscu, a Michael tylko się ten... Pociachaj mnie jak jedną ze swoich francuskich dziewczyn. Ty, ja nie zostaję obawy z tego. Ej, co się dzieje? Koniec wydarzenia, nikt nie został królem. Ała! Zaproszenia poszły. No kurwa, dopiero co do samolotu wsiadają, chcę sobie polatać. Zapisany przez gracza, okej. No, zrobiliśmy mielonkę, a to, że byliśmy chyba w organizacji... Ej, wybuchłem i zginąłem, ale zarazem dołączył. Ej, ja miałem teraz taką sytuację, ten Warren, słuchaj, ten, grałem sobie z kolegą. Wysadzili nas w helikopterze, co nie? Kolega w helikopterze zginął, ja wypadłem z helikoptera.
nie zginąłem, a ten helikopter wybuchł przy mnie. I normalnie wziąłem ten, spadłem na ziemi, ten bez spadochronu i wziąłem przeżyłem jeszcze. To się dopiero nazywa. Ucieczka z więzienia, policja! Dobra, ja... Halo, policja, proszę przyjechać na Facebooka. Na ekipę do kontynerowca jeszcze. Na GTA. To nie wiem, czy mi teraz nie kurumy nie wyjebało i nie wiem, czy by mógł ją wziąć. A nie, mogę, dobra. No to co, bagietami jesteśmy, Vortex? Chciałbyś. Ja nie jestem żadną bagietą. No jak to nie jesteś bagietą, a ten model co to jest? O ty kurwa. Ej, wy macie fajnie, bo ten Baron tutaj, tutaj ten, ty wchodzisz do akcji. Bo to jest ten kradzież tego samochodu szybkiego. No muszę być tą bagietą pieprzoną. Chwila, kradziesz szybkiego samochodu, a my wzięliśmy kurumę. Chyba, że nie tak? Trzeba będzie biegać. Tylko tam będzie trzeba nie, nim uciekać. Tylko trzeba będzie tam się łamać i... No Vortex, jadę z tobą. Bagieta ty moja. Aha, spierdalaj. Tak, wolny, bo tam zelka. Bo ta kamizelka waży chyba 20 kilo, nie wiem, nie? Aha, musimy no. Zapieprzyć wóz policyjny. Teraz będzie mogło być to tutaj musimy ogólnie wziąć zrobić. Radiowóz musimy podpieprzyć. No dobra, no wiem, że radiowóz, no to co, musimy jechać na komisaria? No właśnie nie wiem, jak mamy go pod... A bo możecie chyba, nie wiem, jest tu numer alarmowy? Bo możecie chyba sobie zadzwonić po policji i podpierdolić. Nie, chyba nie można zadzwonić po komisaria. Nie da się zadzwonić na gliniarza. Nie. Poczekaj, 911. A wpisz właśnie 991. Ciekaw co się stanie. Ty! Ja też. Ja to 911! Jedziesz tam. Gdzieś to był komisariat. To jest numer nieznany. Nie, serio, serio, dzwonił na radiowóz. Ej, Vortex, stój tu, stój tu, stój tu. Co? Pojedzie teraz do was i ten. Będziecie mogli zabić i zabrać radiowóz. O, jedą bagiety. Jedzie coś. Ty przygotuj się może lepiej, co? No bagiety jadą, te powinni tutaj dzisiaj teraz koło, ten do nas. Chyba jakie to jest złe. Jakie to jest dobre. Pojadą. Ja tak, już. Dobra, siadamy. Boże, to by też nie dojeje mapy, ten? Ty, ale kto pomyślał, że ja wpisałem 911 i zadzwonił ten... Tylko tam ja ratunkowałem. To mi się w pale nie mieści. Kurwa. Ale o tym nie wiedziemy, nie wiedziemy o takiej rzeczy, da się tak ja zadzwonić. Ja to działam jechać. Ja próbowałem na 911 zadzwonić i numer nie znamy. No bo w Polsce to raczej tak jest niemożliwe. Ale teraz. A. Tutaj, w grze. Nie, w realu jakbym po 911 zadzwonił. Dlatego, że jesteś drugim. Jak tu się gasi te światła? Ha. Ale nie te światła. Naciśnij H. Nie te światła, sygnały. No, na ten H musisz przytrzymać, żeby ten. No jak na H? No przytrzymaj H. Nie, to światło to te normalne, nie, to nie, a nie to sygnały. Tak, no ale właśnie mi się wydawało, że nie. Się... Panowie, jakiś pomysł, jakiś włączak ten sygnał, ten w radiowozie? Klaksonem. E, spróbuj E. No. O. Dobra, Vortex w prawo, w prawo, w prawo, szybko. Obserwuj minimapę. Kurwa. No właśnie, ja patrzę na minimapę. W prawo zaraz. Bo przed nami są bagiety. Nie, w prawo. W lewo, bo tam jest helikopter. A no tak, rzeczywiście, bo teraz mi się zraspił. Ja tempuję. W lewo pod most. Dobra, ciul, zaraz tak już skupimy ich. No. O, dobra, już. Holy shit. Szkoda, że ten, że do dowozu nie można sobie wsadzić do tego, do garażu. No, szkoda. To jest lipne. Bo by się można było pobawić. Ty poważnie musiałeś ten...
ten szybę wybić w samochodzie. O Jezu, moja wina? Schować broń. What's up, man? Ja musiałem sobie zjeść przekąskę, bo normalnie mu zdechło. Dobra, mamy to. Nie umieraj, chłopie, nie umieraj. No, ciężko w sumie. Nie, dobra, i mamy spalić radiowóz? Jezu, czemu mi się zahizguje stąd? Ty w ogóle masz jak spalić ten radiowóz Vortex? Mam Molotowa. Aha, no to spoko, bo ja nie mam nic. Dziwne. Ej, przypadek, mam amunicji do pistoletu 119, no 911, przypadek? Chociaż nie, tutaj nie mam Molotowa, bo to nie jest mój ekwipunek ten. Mój własny. No ja też nic nie mam, ja mam tylko ten pistolet. No to no, trzeba będzie szczyloć. Jakaś cysterna może być, czy coś. Trzeba będzie szczyloć. A jest, dobra. Czy nie honory? Czekaj, kupię sobie bomby. Broń miotana. Dobra, dawaj, oblewamy to. Oblej to, tak wiesz. Taki długi sznur poprowadź. Tak porządny to po ten oblej. Vortex. Jeszcze nie. Dobra, zacznij. Wypierdoli się, czy nie? Jak to ładnie wygląda? Przede wszystkim ucieknijmy policji. No nie, ale nie dałem rady uciec, bo... Spokojnie, już się zaraz spali. Zaraz wybuchnie. Ej, what the fuck? Nie, zaraz wybuchnie, spokojnie. Mieliśmy go tylko zniszczyć. Aha, dobra. A nie wyeksplodować. No, mówiłem. Pozdrawiam. Mówiłem. Bo najpierw opony, potem silnik się zaczyna palić i tam koniec wybucha. Nie no, raz miałem taki przypadek, że mi się samochód podpalił, co nie? Popalił się i przestał się palić. Czasami się baguje. Jechałem dalej, oprócz tego, że nie miałem tego, nie miałem opon. Czasami się tak zbaguje. Okej. Okay. Jak tam chłopaki? Już zgubiłem. No spoko, zgubiliśmy policję. No to spoko. Teraz dobra, najważniejsze pytanie, dacie sobie radę ten, jak ja będę latał i będą mnie hydry goniły? Pytanie jest... Chyba tak. Najważniejsze pytanie jest, czy ty sobie tam dasz radę. Co trzeba robić, jak ten... Ja sobie dam radę, bo ostatnio robiłem to i wywaliło ten nas z tego względu, że jakiś gość po prostu zginął. Bo ja tam dawałem radę unikać ten hydry. Bo to robisz tylko podstawowe uniki. No. Znaczy ogólnie ja ten do pewnego momentu ten latałem tak, że ona mnie goniła, a potem ja ją goniłem. I gościu nie wiedział, ten NPC sobie nie wiedział, co ma o sumie zrobić. Dajcie, żebym ja w tym napadzie był więźniem. Spoko. Lubisz takie klimaty, kiedy ktoś cię bierze ten? Mydełkiem obrzuca. Kurde, to było złe. No. Obrzuca. Troszeczkę. Ej, nie no, ja będę musiał zaraz lecić, serio. Czemu? Już jest późno. Ej, co ty, 22:35 jest sobota. Dobra, ja sobie wezmę machę z bombota. Pociągnę najdłużej jak się da. Sobie wezmę machę z bongocza. Nie bądź cipa. No ty kurwo, zajebałeś mi bongo. No jo, ja mam nie być cipa i nagle po prostu pyk i nie mam internetu odłączony. No masz, skorzystaj sobie.
Po prostu jak ci wezmą, wpadną, powiedzą, że za długo siedzisz, to powiedz, że chcemy napad zrobić po prostu i tyle. Bo już czuję tą fazę, już mam fazę. To dokładnie ma trwać, co do milisekundy. Już mam fazę, kurde. Wszystko mam na zielono. No. Ale nie powiem, poda mi się to mieszkanie, chciałbym mieć taki wystrój u siebie w realu w domu. No to zarób tam 1 000 000 złotych. Chciałbyś mieć mieszkanie w domu? Nie, ten nie łapiesz, ten taki, taki nie, mieszkanie w domu. Trudno mi się zdecydować, mieszkanie w domu czy w dom w mieszkaniu? Powodzenia w 40-godzinnej podróży tym już głównym. O, dobra. Zaciąganie się z bąką i koniec misji. I poważnie brąz dostałem. Złoto. Ja ciągle srebra, bo brąz dostaję. Tak, ciągle platynki dostaję. Nie ciągle, bo ja teraz zostałem. 70 level. Ty, Baron, Vortex, wiesz co jest śmieszne? Zniknęłeś u mnie jak palić bongo i tak mam ten bongo w powietrzu. A ja mam właśnie ten screena jak za ten, jak się zaciągam bongo. Kto do mnie dzwoni? A, jeszcze mam black screen. Ja też mam czarny ekran jeszcze. Wystąpił błąd podczas próby dołączenia do sesji. Aha. Afrykański monitor, nie? Aha. Nie, ja mam normalnie. Jestem w tak, sesji, polecacie, aha, jestem sam w sesji. Jakie mi polecacie danie afrykańskie, znaczy specja afrykański, wodę. Co ty, ziemię? Czekaj, online. No tyle pierwszego odcinka. Dołącz do znajomych.